Witajcie. Dzisiaj na moim biurku trochę się dzieje. A co się dzieje? Dzisiaj pokażę Wam prosty, szybki i nieskomplikowany album, który jest łączony kółkami, takimi potrójnymi. Ja je kiedyś kupowałam też na AliExpress. Wykrojniki z AliExpress, papiery z Akcjona, wypychanki z Akcjona. Czego użyłam? Chcę Wam pokazać kolejne wykrojniki z AliExpress. I teraz tak, trochę mówię, trochę się będzie działo, ponieważ użyłam kilku wykrojników, które gdzieś tam mam. Pierwszy wykrojnik to jest napis. To jest napis. Fajne jest to, że to jest po prostu taki napis podwójny, że mamy napis i mamy tło do tego napisu. Trochę Wam będzie świeciło, ponieważ tło jest wykrojone w papierze lustrzanym srebrnym, ale to jest set taki albumowy. Brakuje tutaj jednego wykrojnika. Brakuje największego wykrojnika. Dostałam niekompletny i tu mamy, pokażę Wam. Jeszcze nie robiłam nic z tego. O, tu mamy bazę. To jest baza. A tu mamy taką do wycięcia. Boże, kochany. Bo się zgubiłam. Tu mamy, tym wykrojnikiem wycinamy bazę, tym wycinamy papier ozdobny. Tu mam dwie wielkości, w sumie były trzy wielkości. Nie mam największej wielkości, to znaczy mam tylko tą ozdobną część. Nie mam tej, która wycina mi bazę. Ale myślę, że można spokojnie sobie tą bazę potem dociąć samemu. I myślę, że tak po prostu będzie. I w tym secie właśnie wykrojnikowym były te napisy. Tu mam jeden, tu mam drugi. Z jednego już korzystałam, ale tak wygląda... Tak wyglądają te napisy po wycięciu. I tutaj mam ten wielka księga o mnie. Więc takie, te wykrojniki wykorzystałam do kupienia na AliExpress. Kolejne wykrojniki, z których korzystałam. O tym wykrojniku mówiła już między innymi Kasia Grusza. Ja go miałam dawno, dawno temu w koszyku i on tak po prostu sobie leżał, kupiony. W końcu kupiony i on tak sobie był kupiony i nie wykorzystywałam go. Z tego wykrojnika tworzymy potrójną kieszeń. Jak już mówiłam, dużo będzie wykrojników, bo akurat taki album mi się stworzyło. Co jest fajne w albumach wykrojnikowych, zaczynają mi się one coraz bardziej podobać. Oprócz tego, że są bardzo nieekonomiczne, jeżeli chodzi o zużycie papieru, ale tworzy się je naprawdę bardzo szybko. I tutaj kolejny taki set wykrojnikowy. Wiem, że szeleszczę i szuszczę, ale to jest kieszeń. To jest kieszeń do tych wykrojników, takich albumów do... Boże kochane. Planerowych, czyli z kółeczkami. Na górze gdzieś tam Wam podlinkuję album, które wykonywałam właśnie też z tych wykrojników. Tu mamy kieszeń. I tu są różne dodatki do tej kieszeni. Jakieś wstążeczki, wstążeczka, jakieś kwiatki. Tak. To sobie odłożę. I bazę całego albumu, którego użyłam, to będzie ten wykrojnik. On jest duży, ja go Wam pokażę po prostu w moim folderze. To jest planer w kształcie drzwi. Ja wykorzystałam tylko te dwa największe wykrojniki, czyli baza i papier do wycięcia. Tu mamy do wycięcia bazy wykrojnik, to jest do wycięcia tła. Drzwi nie używałam. Drzwi nie używałam, ponieważ nie czułam takiej potrzeby, że potrzebuję. Ale tutaj mamy jeszcze wszystkie elementy do wycięcia paneli drzwiowych. Te drzwi się otwierają. Tutaj mamy zakładki, widzicie, tu jest zakładka. I możemy te drzwi zrobić takie, wiecie, zamykane i otwierane. Tu mamy zawiasy i tak dalej, i tak dalej. Też fajny wykrojnik. Świetnie się sprawdza właśnie jako baza albumowa. I jako podstawy użyłam ten blok z Akcjona. Actiona, jak to woli. Zwrócono mi uwagę, że się wymawia Action. Jesteśmy w Polsce, wolę mówić Akcjon. Zresztą, wiecie, Action. Dobra, nieważne. I ten blok, kilka arkuszy z tego bloku. Jedna ze starszych kolekcji. Jak się prezentuje efekt. I do tego jeszcze użyłam tych
wypychanek. Wypychanek, nie mam tych wypychanek. Wypychanki dziecięce, też kilka wypychanek dziecięcych. Wzmocnienie jest od innego, moment, muszę wziąć i zerknąć pod maty, od innego setu albumowego. Ten set albumowy też Wam pokażę, ale to jest też wykronik, który właśnie wzmacnia mi tutaj dziurki, żeby one się nam nie przedzierały. I to jest taki wykronik, wycina nam od razu dwa takie panele. I tutaj służy mi za ozdobę. Kółeczka potrójne. Potrójne kółeczka właśnie też z AliExpress. No i wypychanki z Actiona. Niech będzie. I tak się prezentuje. Proste, nieskomplikowane. Pomieści zdjęcia formatu 9x13, 10x15. Tu są tylko maty. Nie wklejałam nic. Przyklei się zdjęcie i będzie po prostu ok. I tu mamy właśnie wykorzystanie tej kieszeni. Kolejna strona. Zdjęcie połowy formatu 10x15, czyli 7,5 na 10. Tu mamy tą kieszonkę, dwa tagi, też wykroniki z jakiegoś setu albumowego, też z AliExpress. Tu wkładamy sobie tagi, tu mamy jedną kieszonkę i tu mamy drugą kieszonkę. Kolejna strona, kolejne, też tu możemy zamieścić i w ten sposób. Prosty, przejrzysty albumik dla małego dziecka, czy dla małej dziewczynki, czy księżniczki. Taki może być i starsza dziewczynka. Te obrazki są takie już raczej dla starszej dziecka, takiego dziecka. 4-5-latka, o, tak myślę. Idealny będzie. To na tyle. Widzimy się w kolejnym moim projekcie. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się ciepło.